Jedyny Zbawiciel, Louis Vogel, rozdział 4, grzech czarów. Zła natura, która wskutek upadku Adama staje się własnością każdego człowieka od chwili jego poczęcia i narodzin, jest tą znaną nam z przypowieści przeklętą rolą, przynoszącą tylko ciernie i osad. Dlatego ludzie są samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. 2 Tymoteusza, 3 rozdział, od 2 do 5 wiersza. Lecz oprócz tych nader licznych grzechów, wyjątkową obrzydliwością w oczach Bożych są czary, o czym czytamy w 5 Księdze Mojżeszowej w rozdziale 18, wierszu 10 do 12. Niech nie znajduje się u ciebie taki wróżbita, ani wierzbiarz, ani czarodziej, ani zaklinacz, ani wywoływacz duchów, ani znachor, ani wzywający zmarłych. Gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni, popełniając świadomie lub nawet nieświadomie jedną z tych licznych obrzydliwości. Człowiek, choć w jego własnych oczach było to drobnym przewinieniem, na przykład szukanie porady u jasnowidza lub astrologa, zawiera przymierze z księciem ciemności, szatanem. Od tej chwili duch ciemności wpływać będzie decydująco na życie duchowe człowieka. Owładnie jego umysłem, zdrowiem, rodziną, domem i całą posiadłością. Pozostanie on w niewoli, ujarzmiony przez szatańską chytrość i moc. Zakres tych obrzydliwości, to znaczy czarów, jest wielki, począwszy od niewinnego na pozór noszenia amuletów i medalików, bioenergoterapeutycznego oraz demonicznego uzdrawiania lub leczenia różnych ułomności cielesnych przez modlitwę i nadużywanie imion osób Trójcy Świętej. Przechodząc do zajmowania się spirytyzmem, okultyzmem, hipnozą, magnetyzmem, jasnowidzeniem, do modlitw za umarłych, używania święconej wody i poświęcanych ziółek, szkaplerzy, wosku i innych przedmiotów, a kończąc na przyjmowaniu i wyznawaniu nauk zaprzeczających całkowicie lub częściowo Chrystusowi i Jego ubłagalnej ofierze na Golgocie. Oto wyciąg z rubryki pod tytułem Obrzydliwości przed Bogiem. Uczestnicy tych grzechów zostają sługami ciemności. Noszą jej piętno, lecz nie zawsze są świadomi swej zależności pod tym względem. Tysiące tak zwanych chrześcijan wszelkich odłamów i wyznań żyją w takiej niewoli, nie znając prawdziwej przyczyny swego smutnego stanu duchowego, nie odczuwają nawet potrzeby zapoznania się z treścią Biblii, niechętnie się modlą, unikają społeczności z dziećmi Bożymi, bez przyczyny nieraz klną, bluźnią, kłamią, krytykują, popadają w zmysłowość, stają się melancholikami i często kończą w obłąkaniu. W obecnych czasach opętanie często objawia się jaskrawo w naśmiewaniu się z Boga i Jego słowa, Biblii. Opętanie to w całej pełni tragizmu okazuje się tylko w obecności Jezusa. Nie tak łatwo szatan wypuszcza swoją zdobycz. Usiłuje on nawet przez zastosowanie nadzwyczajnych pokus odzyskać utracony wpływ na niektóre dzieci Boże.
lecz chwała Bogu za to, że Pan może każdą taką duszę wybawić z szatańskich więzów i obdarzyć ją zupełną wolnością, jeżeli tylko w szczerej skrusze wyzna mu swoje przewinienia i błędy. Bowiem droga krew Jezusa przelana na Golgocie może zerwać każde, choćby najmocniejsze kajdany szatańskie. Na krzyżu Chrystus pokonał wszystkie moce ciemności, triumfując nad nimi w jawnym zwycięstwie. Tam został pobity Twój wróg. Dlatego upamiętaj się z Twoich grzechów. Wzywaj Jego imienia w szczerej modlitwie, gdyż w Jego obecności nie ostoi się żaden wróg. Tacy duchowo opętani ludzie potrzebują rozumnej pomocy dzieci Bożych. Nie wolno ich zbyt pochopnie osądzać i powątpiewać w ich szczerość. Należy raczej, trwając w postach i modlitwie, polecać ich pomocy i wybawieniu Pańskiemu. W słowach Pana skierowanych do uczniów zawarte są ciche wskazania dla dzieci Bożych. Cokolwiek zwiążecie, cokolwiek rozwiążecie, usuńcie ten kamień, rozwiążcie go, ale ten rodzaj nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post. Mateusza 16, rozdział 19, werset, Jana 20, rozdział 23, werset, Jana 11, rozdział 39, werset i 44, werset, Mateusza 17, rozdział 21, werset. Czy jeszcze trzeba przekonywać, że obowiązkiem każdego oswobodzonego z więzów szatańskich jest zniszczenie książek i innych mediów będących obrzydliwością w oczach Bożych, dalsze przechowywanie książek tego rodzaju, co szósta i siódma Księga Mojżesza, czy duchowa tarcza i tym podobne, noszących nieraz pozornie, zewnętrznie chrześcijańskie tytuły, nie oznacza nic innego jak zabezpieczenie złemu dalszego swobodnego rozwoju. Skutki mocy szatańskiej ujawnią się niewątpliwie prędzej czy później w całej swej niszczycielskiej grozie tam, gdzie im się do usług oddaje umysł, serce i dom. Straszny jest pobyt u łoża umierającego, który znajduje się w rękach piekielnych duchów. Dlatego nie daj się zwieść szatanowi.